Nasze dusze są skażone. Będziemy czekać na nasz los w zaświatach. To zdanie odegra kluczową rolę w tej historii, ale nie uprzedzając faktów. Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a tym razem usłyszycie o historii Tyler Wheat i jej matki Joanne Wheat. Zapraszam. Niewiele wiadomo na temat dzieciństwa i niektórych aspektów, z czego osoby nie lubiące detali mogą się ucieszyć. Historia dotyczy Joan Weed i jej córki Tyler. Wiadomo, że Joan urodziła się w 1962 roku w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Kobieta uważała Kalifornię za swój dom, to tam spędziła całe życie i tam mieszkała do śmierci. Rodzicami Joan byli Judy i Norbert, nazywany przez wszystkich Norb. Bohaterka tego podcastu wychowywała się z dwoma braćmi, Michaelem i Stevenem, oraz ze starszą siostrą Mary Jean. Po ukończeniu szkoły średniej w hrabstwie Santa Clara wyjechała na studia, chcąc kształcić się, aby zostać inżynierem. W latach 90. poznała ojca Tyler. Jego imię nie jest nigdzie wymieniane. W książce ani dokumentach o tej sprawie nie ma nawet wspomnienia o jego postaci, na informacje o jego istnieniu natrafiłam dopiero w jednym z artykułów, z którego wynika, że Joanne spotykała się z nim przez kilka miesięcy, po tym czasie zaszła w ciążę i jeszcze będąc w ciąży rozstała się z tym mężczyzną. Ojciec nie utrzymywał kontaktu z córką, Tyler, która przyszła na świat w 1995 roku. Jak wspominali rodzice Joanne, bycie samotnym rodzicem było najtrudniejszym elementem, z jakim przyszło jej się mierzyć. Nie chodziło o pieniądze. Sytuacja materialna wtedy 32-letniej Joanne była dobra. Po urodzeniu córki przeniosła się do Eldorado Hills. To miasto znajduje się w północnej części Kalifornii w hrabstwie Eldorado na przedmieściach Sacramento. W latach 90. mieszkało tam kilkanaście tysięcy mieszkańców, a w kolejnych latach ta liczba wzrosła do 40 tysięcy mieszkańców. Eldorado Hills było, a raczej jest, uważane za luksusowe miejsce. Nieruchomości są bardzo zadbane na terenie miasta znajdują się prywatne osiedla, przy niektórych domach znajdują się stadniny, a także place, gdzie lądują helikoptery, więc na podstawie tych informacji można sobie wyobrazić, w jakich warunkach mieszkała Taylor i jej matka. Joan pracowała jako inżynier budownictwa dla hrabstwa, i nie ma nigdzie konkretnej informacji, ile zarabiała miesięcznie, ale można przypuszczać, że zarabiała około 9, może trochę mniej, koło 8 tysięcy dolarów. Przyjaciele wspominali, że Joan była przyjazna, towarzyska i wykształcona oraz oczytana. Wykorzystywała swoje wykształcenie, aby wychować córkę i zapewnić jej wszystko co najlepsze. Norb, czyli ojciec, wspominał Joan tak. Była cudowną matką. Całe jej życie koncentrowało się wokół córki. Ojciec dziecka szybko zniknął z obrazka, dlatego Joan wszędzie zabierała Tyler ze sobą. Z zewnątrz mogło to wyglądać tak, jakby Joan była idealną, troskliwą i opiekuńczą matką, a z podcastów kryminalnych wynika, że jeśli coś wydaje się zbyt idealne, to w rzeczywistości takie nie jest. Po prostu ludzie do perfekcji opanowali sztukę udawania przed innymi, że mają idealnych partnerów, idealne dzieci, wspaniałą pracę i wymarzone życie. Każdy ma swoje demony, a ukrywanie ich przed światem nie sprawi, że znikną. Rodzice i bracia Joanne byli przekonani, że Joanne była wspaniałą matką. Dokładnie takich określeń używali. Ale było kilka osób, które miały nieco inne wspomnienia. Siostra kobiety, Mary Jean, Wspominała, że Joanne nie miała cierpliwości do córki, kiedy ta była dzieckiem. Zdarzały się sytuacje, że traciła nad sobą kontrolę i szarpała Taylor, czy krzyczała na nią w obecności bliskich. Sama Taylor po latach będzie twierdzić tak samo jak ciotka, że niejednokrotnie dochodziło do aktów przemocy za zamkniętymi drzwiami, o czym prawie nikt nie miał pojęcia. Według jej zeznań matka biła ją regularnie. Akt przemocy był jednym z jej pierwszych wspomnień, ale te słowa będą po latach kwestionowane, ponieważ przez większość czasu nikt nie miał wrażenia, że dzieje się coś złego. Chociaż była taka jedna sytuacja, która mogła potwierdzać słowa Tyler. Przyjaciółka Joan twierdziła, że któregoś dnia, kiedy pojechała z nią do przedszkola, aby odebrać Tyler, Joan straciła nad sobą panowanie. Joan prowadziła wtedy samochód, jej przyjaciółka siedziała obok, na miejscu pasażera, a Tyler siedziała z tyłu. Tyler, która miała wtedy 5 lat, cały czas przeszkadzała matce. Joan nie mogła skupić się na jeździe, więc zjechała na pobocze i uderzyła córkę. Uderzenie było na tyle mocne, że na twarzy pięcioletniej Tyler został ślad. Według słów Mary Jean, czyli ciotki Tyler, Joan w trakcie jazdy, kiedy zatrzymała się na poboczu, Uderzyła córkę paskiem, nie ręką. Dlatego ślad był zauważalny nawet po kilku dniach. Niezależnie od tego, jak było, kolejnego dnia w przedszkolu jedna z opiekunek zauważyła wyraźny ślad układający się w kształt dłoni, dlatego postanowiła powiadomić CPS, czyli rządową organizację, która zajmuje się przypadkami zaniedbań i przemocy domowej. Z raportu sporządzonego przez tę organizację, CPS, Wynika, że dziewczynka nie tylko miała ślady na twarzy, ale też na całym ciele. W wielu miejscach miała siniaki, co świadczyło o tym, że doszło do czegoś więcej niż do uderzenia w twarz. Dziewczynka została odebrana matce i wysłana do rodziny zastępczej na miesiąc, a następnie zamieszkała z dziadkami od strony matki, którzy przejęli prawa do opieki. Joan walczyła, aby odzyskać opiekę nad Tyler, co stało się pół roku później. Ale jak wspominała Judy, matka kobiety, od tej pory atmosfera w domu stała się napięta, a relacje matki z córką znacznie się pogorszyły. W czasie, kiedy dziewczynka przebywała u dziadków, matka musiała podjąć dodatkowe kursy związane z zarządzaniem emocjami i rodzicielstwem. Po tym wydarzeniu, kiedy Tyler wróciła do matki, nie dochodziło do aktów przemocy. Jak wspominała Judy, wynikało to z tego, że Joan bała się w jakikolwiek sposób ukarać córkę, ponieważ za każdym razem Tyler odgrażała się, że zgłosi ją do CPS. Ale pojawił się inny problem. Według córki, siostry Joan i jej przyjaciółki, Joan coraz częściej sięgała po alkohol, a po jakimś czasie problem stał się na tyle duży, że bliscy uważali, że trzeba to traktować w kategorii uzależnienia. Natomiast rodzice, niektórzy znajomi i bracia twierdzą, że kobieta nie była alkoholiczką. Na podstawie zeznań i różnych wersji można jedynie zgadywać, że prawda leżała gdzieś pośrodku. W książce na temat tej sprawy, która będzie podlinkowana w źródłach, można wyczytać, że Joan czasami piła, ale tylko czasami, na przykład kieliszek wina przed snem. Chciała w ten sposób się zrelaksować i zapomnieć o problemach, z jakimi mierzyła się w pracy. Jako inżynier musiała brać na siebie odpowiedzialność za projekty, nieraz spędzała całe dnie w pracy, często pracowała fizycznie, przez co miała problemy z kręgosłupem. Aby złagodzić ból, przyjmowała silny lek przeciwbólowy podobny do morfiny, Vicodin, który zapijała alkoholem. W źródłach pojawia się też wzmianka o tym, że kiedy Tyler miała kilka lat, na pewno mniej niż 10, Joan dowiedziała się, że choruje na toczeń. Toczeń to choroba autoimmunologiczna, która charakteryzuje się zaburzeniami układu odpornościowego. Objawy można wymieniać i wymieniać. W przypadku Joanne najbardziej uciążliwe były bóle łagodzone przez wikodin oraz wahania nastroju. Możliwe, że miało to związek z tym, jak Joanne zachowywała się wobec Tyler. W późniejszych latach psychiatra przepisał jej leki przeciwdepresyjne, które stosowała do momentu śmierci. Był taki okres na początku lat dwutysięcznych, że stan Joan znacznie się pogorszył. Lekarze nie potrafili przewidzieć, jak rozwinie się choroba, dlatego kobieta poprosiła swojego najstarszego brata, Michaela, aby zajął się Tyler w razie gdyby zmarła. Pomimo nieciekawych perspektyw jej stan się polepszył, ale nadal sięgała po leki przeciwbólowe i alkohol. W kolejnych latach napięcie w domu rosło. Tyler chodziła do szkoły, rozwijała się i miała coraz więcej pytań. Chciała wiedzieć, kim jest jej ojciec, jak ma na imię, gdzie pracuje i dlaczego opuścił rodzinę. Ale Joan nie chciała o tym mówić. Według Mary Jean, nie chciała, aby ten mężczyzna pojawił się w jej życiu, przez co Taylor miała do niej żal, bo czuła, jakby matka coś jej odebrała. W domu coraz częściej dochodziło do spięć, ale pomimo kłótni z córką, Joan chciała spędzać z nią jak najwięcej czasu. Zabierała ją na wycieczki, woziła na zajęcia teatralne, opłacała lekcje jazdy konno, a weekendami, kiedy nie pracowała, gotowała i oglądała z nią filmy. Wszystko zmieniło się, kiedy Tyler zaczęła chodzić do liceum Oak Ridge, znajdującego się niedaleko jej domu. Do tej szkoły zaczęła dokładnie chodzić jesienią 2008 roku. Czyli kiedy miała 13 lat. Od tej pory w domu codziennie wybuchały kłótnie. Joan przyznawała w rozmowie z rodzicami, że nie wie jak powinna się zachowywać i że nie daje sobie rady z Tyler. Norbert i Judy twierdzili, że to jedynie okres buntu, a ich wnuczka, jako jedynaczka, próbuje zwrócić na siebie uwagę. Kiedy cała rodzina Joan spotkała się na święta w domu Norberta i Judy. Bracia kobiety dostrzegli, że w zachowaniu i wyglądzie Tyler nastąpiły zmiany. Dziewczyna ubierała się w taki sposób, aby przykuć uwagę. Poza tym było widać, że ostentacyjnie ignoruje matkę i izoluje się od członków rodziny. Podczas rodzinnych spotkań zamykała się sama w pokoju i spędzała długie godziny na bardzo popularnej w tamtych latach stronie MySpace. W internecie nie było żadnych granic. Mogła być kim chciała, mogła przedstawić się tak, jak, jak sobie wymyśliła. Nazwa jej użytkownika brzmiała maniak, czyli maniak. Z rozmów z przyjaciółkami i koleżankami z pracy wynikało, że większość nastolatków w wieku Tyler zachowuje się podobnie, więc Jen miała nadzieję, że to ten przejściowy okres i że wszystko minie. Cały czas chciała wynagrodzić córce to, że dużo pracuje, więc kupiła jej nowy komputer. Nowy telefon komórkowy, najnowsze DVD, setki płyt, na których były filmy, jednym słowem, była w stanie kupić wszystko, co tylko chciała, aby w ten sposób zyskać jej miłość. Osiągnęła tym odwrotny efekt, bo Tyler szybko przejrzała jej intencje i miała do niej żal, że chce w ten sposób kupić jej miłość. Nadal nie dostała od niej tego, co potrzebowała najbardziej, czyli Czasu, poświęcenia, zaangażowania, więc aby zwrócić na siebie uwagę, zaczęła zadawać sobie krzywdę przy pomocy ostrych narzędzi. Widząc brak zainteresowania ze strony matki, zaczęła spotykać się z rówieśnikami oraz ze starszymi nastolatkami mieszkającymi w okolicy, z którymi spotykała się w lokalnej kawiarni. Kawiarnia znajdowała się w centrum Eldorado Hills, tuż obok znajdowały się sklepy, kawiarnie. I to był taki stały punkt na mapie osób, które mieszkały w okolicy. Chodziło tutaj o nastolatki, ale też o osoby, które były już dorosłe, w wieku na przykład 19-20 lat. W styczniu 2009 roku do grupy znajomych w kawiarni dosiadł się znajomy znajomego Steven Taylor. Już na pierwszym spotkaniu była nim oczarowana. Podobało jej się to, że zwrócił na nią uwagę. Steven Colver miał 19 lat. W tamtym czasie mieszkał z ojcem, Richardem i jego partnerką. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy miał 12 lat, a po rozwodzie matka, Jen, przeprowadziła się do miasta znajdującego się niedaleko Eldorado Hills o nazwie Folsom, a Steven został z ojcem. Większość znajomych mówiła na niego Boston ze względu na wadę wymowy, która sprawiała, że brzmiał jakby miał bostoński akcent. Rok wcześniej ukończył liceum, do którego chodziła Tyler i zapisał się do koledżu znajdującego się w Folsom. To tam spędzał większość dni w tygodniu, bo oprócz tego, że się tam uczył, pracował popołudniami w lokalnej meksykańskiej restauracji i spotykał się ze znajomymi w centrum Folsom. Steven studiował matematykę, plus zapisał się na dodatkowe zajęcia z psychologii, Ponieważ chciał zostać nauczycielem matematyki, a psychologia była jego pasją, Taylor szybko odkryła, jak wiele łączyło ją ze Stevenem. Obydwoje byli zainteresowani kulturą emo, lubili mangę, czyli japońskie komiksy i anime. Mieli wiele tematów do rozmów, dlatego nie mogli doczekać się każdego kolejnego spotkania ze znajomymi w kawiarni. Na kolejnym spotkaniu zapisali swoje numery telefonów. I według słów znajomych od tamtej pory nieustannie rozmawiali ze sobą przez telefon. Początkowo łączyła ich tylko przyjaźń. Na początku 2009 roku Tyler spotykała się ze swoim rówieśnikiem o imieniu Michael, a jej przyjaciółka chodziła na randki ze Stevenem. Ale z czasem narodziło się między nimi uczucie: ona zerwała ze swoim chłopakiem, a on dał tej koleżance do zrozumienia, że nic z tego nie będzie. Tyler zakochała się w Stevenie. I tutaj ważna informacja. Kiedy go poznała, skłamała, mówiąc, że ma 16 lat. Steven dowiedział się o tym, kiedy odprowadzał Tyler do domu. Joan wyszła z domu i szarpnęła Tyler, mówiąc Stevenowi, że nie powinien się z nią spotykać, bo ma jedynie 14 lat. To kłamstwo praktycznie nic nie zmieniło w ich relacji, ponieważ nadal się spotykali i łączące ich uczucie stale się rozwijało. Steven podziwiał w Taylor to, że jest dojrzalsza od swoich rówieśniczek, że ma takie same zainteresowania jak on i że wydawała się ponadprzeciętnie bystra. Jak wspominał, nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że ich relacje były nielegalne, krótko mówiąc. Ale jednak czuł podświadomie, że nie jest to moralnie odpowiednie, tak to nazwijmy, ponieważ początkowo starał się Zwalczyć to uczucia, bez skutku. A tak Steven opisał to, co łączyło go z Tyler. Tutaj cytat. Im więcej Tyler i ja rozmawialiśmy, tym bardziej czułem, że mnie podziwia. Podziwiała mój intelekt i po prostu podziwiała mnie za wszystko. Często dzwoniła do mnie lub pisała do mnie, kiedy byłem w pracy lub wracałem z pracy do domu. Miała problemy i po prostu chciała. Z kimś o tym porozmawiać. Ten cytat dobrze podsumowuje to, co ich łączyło. Tyler postrzegała Stevena jako starszego przyjaciela, któremu mogła się zwierzyć ze swoich problemów. To do niego zwracała się po pomoc czy radę, kiedy kłóciła się z matką. Podziwiała go za to, że wydawał się wyrozumiały, bardziej doświadczony i sprawiał wrażenie, jakby ją rozumiał. Wierzył w każde jej słowo, dlatego, kiedy Tyler wyznała mu, że matka jest alkoholiczką i leży całymi dniami nieprzytomna na kanapie, nie miał zamiaru kwestionować jej słów. Na początku lutego, czyli mniej więcej miesiąc po pierwszym spotkaniu, dziewczyna zadzwoniła do swojego przyjaciela i powiedziała, że jest w trudnej sytuacji, ponieważ jej matka wyrzuciła ją z domu. Dlatego Steven wcześniej wyszedł z pracy i przyjechał po zapłakaną nastolatkę. Kiedy poprosił ją, aby wyjaśniła, co się stało, powiedziała, że matka upiła się i bała się, że coś jej się stanie. Steven w tamtym momencie nie wiedział, że został oszukany. W tamtym momencie Tyler nie została wyrzucona z domu przez matkę, a uciekła z niego, spakowała swoje rzeczy i pojechała do niego na noc. To nie był pierwszy raz, kiedy uciekła z domu. I tym razem jej matka nawet nie była pijana. Tak naprawdę pokłóciły się o to, że Tyler wracała do domu później, niż powinna była i że zadawała się z niewłaściwymi ludźmi. Kolejnego dnia dziewczyna nie chciała iść do szkoły, więc Steven pojechał do pracy i zabrał ze sobą Tyler. Po południu odwiózł dziewczynę do domu, chcąc wyjaśnić całą sytuację z jej matką. Przedstawił się, powiedział, jak ma na imię, na nazwisko, że wołają na niego Boston. Powiedział, gdzie pracuje i co robi, i wyjaśnił, że nic go nie łączyło z Tyler. Nie był jej chłopakiem ani nikim w tym rodzaju. Po prostu był jej starszym przyjacielem, który pozwolił jej przenocować u siebie w domu. Joan posłuchała tego, co ma do powiedzenia, zaprosiła go do domu i podziękowała za to, że zajął się jej córką. Steven nadal nie wiedział, że Tyler okłamywała go w wielu kwestiach. Nadal kłóciła się z matką po tym wydarzeniu. Owszem, dochodziło do aktów przemocy, ale osobą, która zadawała ciosy, była ona. Współpracownicy Joan nieraz widzieli siniaki na jej ciele. Joan uwierzyła córce, kiedy ta powiedziała jej, że nic ją nie łączy ze Stevenem. Powiedziała, że jest tylko przyjacielem, którego traktuje jak starszego brata. Zresztą, na potwierdzenie tej historii, obydwoje powiedzieli, że Steven jest gejem. Wyjaśnili, że wcześniej spotykał się ze swoim przyjacielem, matem, co było prawdą. Jedynym kłamstwem było to, że Steven jest gejem. W rzeczywistości nim nie był, ale była to tylko historia, która miała uśpić czujność Joan. Kobieta polubiła chłopaka, widząc, że różni się od przyjaciół Tyler w pozytywnym sensie. Miała nadzieję, że przy nim dziewczyna się uspokoi, nie będzie uciekać z domu itd. Od lutego 2009 roku Steven był częstym gościem w domu Tyler. Spotykali się wieczorami, ze względu na szkołę, więc najczęściej Joan również była w domu. Zdarzało się, że ona i Steven gotowali kolację, i z czasem kobieta odkryła, że lepiej dogaduje się z tym chłopakiem, niż z własną córką, ale nie wiedziała, że obydwoje ją okłamują. Tyler i Steven ukrywali przed matką dziewczyny to, że są razem. Bo w świetle prawa ich związek był nielegalny. Jeśli chodzi o kwestie prawne, funkcjonuje coś takiego jak wiek zgody. Jest to wiek, od którego dana osoba, niezależnie od płci, może wyrazić zgodę na stosunek seksualny. W taki sposób najłatwiej to wyjaśnić. W Polsce wiek zgody to 15 lat. Trochę inaczej wygląda to w Stanach Zjednoczonych. W każdym stanie prawo nieco się różni. Bohaterowie tego podcastu mieszkali w Kalifornii, więc należy się przyjrzeć prawom obowiązującym w Kalifornii, które są swoją drogą jednymi z najsurowszych. Wiek zgody w tym przypadku to 18 lat. Jeśli obie osoby odbywające stosunek mają mniej niż 18 lat, na przykład jedna ma 16, a druga 17, traktowane jest to jako wykroczenie. Ale w rzeczywistości nie jest to ścigane. Nie organizuje się śledztwa, ponieważ wiele osób przed ukończeniem 18 roku życia współżyje ze swoimi rówieśnikami. Natomiast jeśli jedna osoba ma mniej niż 18 lat, a partner lub partnerka ma więcej niż 18 lat, traktowane jest to jako przestępstwo. Kary są różne w zależności od tego, jaka jest różnica wieku. Oznacza to, że jeśli różnica wieku jest mała, na przykład jedna osoba ma 17 lat, a druga 18, to można dostać grzywne, ostatecznie jakiś wyrok w zawieszeniu. Natomiast jeśli ta różnica wynosi kilka lat, kilkanaście lat, to tutaj już ta kara jest większa i jest to nawet kilka do kilkunastu lat pozbawienia wolności. Na potrzeby tego podcastu zacytuję prawo kalifornijskie, a brzmi ono tak kto popełnia przestępstwo z osobą nieletnią nie więcej niż o trzy lata młodszą lub starszą od sprawcy, popełnia wykroczenia. Kto popełnia przestępstwo z osobą małoletnią, młodszą od sprawcy o więcej niż 3 lata, popełnia przestępstwo. Za wykroczenie grozi kara pozbawienia wolności, nie przekraczająca roku. Skazanie za przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności w więzieniu okręgowym na 16 miesięcy, 2 lub 3 lata, lub więcej, jeśli różnica wieku jest większa. Kiedy Tyler zaczęła spotykać się ze Stevenem. Miała 14 lat, a nawet nieco mniej, bo w 2009 dopiero kończyła te 14 lat. Natomiast jej partner, Steven, miał 19 lat. Różnica wieku wynosiła 5 lat, i gdyby ktoś się o tym dowiedział, gdyby zostało to zgłoszone, to mężczyzna trafiłby do więzienia, na przykład na 2 lata. Ale dla żadnego z nich ostatecznie nie miało to znaczenia, ponieważ ich uczucie było intensywniejsze niż kiedykolwiek i nic nie było w stanie ich rozdzielić. Joan nadal myślała, że Steven jest gejem, więc jej czujność została uśpiona, chłopak był coraz częstszym gościem w ich domu, często odbierał Tyler ze szkoły, spędzał z nią popołudnia i jeśli matka dziewczyny była gdzieś obok, to faktycznie zachowywał się, jakby był jej starszym bratem, starszym kolegą, a nie chłopakiem. Często pomagał jej z lekcjami, gotował kolacje, więc Joanne była zadowolona. Uczucie Tyler zaczęło przybierać taką niebezpieczną formę. Jak pisała w pamiętniku, kochała Stevena bardziej niż kogokolwiek w swoim życiu i nigdy nie przeżyła czegoś takiego. Gdyby kazał jej skoczyć z mostu, zrobiłaby to bez wahania. To jest cytat z tego dziennika. Widywali się przez większość tygodnia, a jeśli nie mogli się spotkać, to dzwonili do siebie, wysyłali do siebie SMS-y. Jak wspominała dziewczyna, Steven budził ją często SMS-ami, a wieczorami rozmawiali do późnej nocy. W marcu dziewczyna napisała w swoim dzienniku Będziemy kochać się do śmierci i po śmierci. Wiem, że nigdy nie przestanę go kochać. Wiosną 2009 ojciec Stevena Richard oświadczył, że niedługo zamierza wystawić dom na sprzedaż i planuje wyprowadzić się ze swoją dziewczyną do innego miasta. Steven nie zamierzał wyjechać z ojcem z wielu powodów. Uczył się w Folsom, tam też pracował i miał znajomych. Chciał zostać w Folsom i dogadał się z przyjacielem, że latem wynajmą mieszkanie, które będą razem opłacać, ale ostatecznie przyjaciel wycofał się. I Steven nie miał innych możliwości, więc Tyler postanowiła mu pomóc. To znaczy, to nie jest tak, że chłopak został wyrzucony z domu. Mógł przeprowadzić się do matki mieszkającej w tym samym mieście, ale jak będzie podkreślać, Jen w wielu wywiadach, Steven nawet nie wspomniał o tym, że ma jakiś problem. A Tyler zależało na tym, aby chłopak się do niej wprowadził, bo dzięki temu byliby nierozłączni i mogliby skorzystać z okazji, kiedy Jen nie było w domu mogłaby wymykać się nocą do jego sypialni a ich związek nadal pozostawałby dla matki tajemnicą Joan przystała na tę propozycję bardzo lubiła Stevena chciała mu pomóc a wiedziała że nie może pozwolić sobie na wynajęcie mieszkania no i widziała że chłopak ma dobry wpływ na jej córkę że podczas kłótni przejmuje rolę mediatora więc taki układ byłby najlepszy dla wszystkich ojciec Stevena chciał poznać Joan Dlatego ona, ojciec, czyli Richard, jego partnerka oraz Tyler i Steven spotkali się w restauracji. Jak będzie później mówił Richard, czuć było napięcie między Tyler i jej matką. Obie sobie dogryzały i przekrzykiwały się podczas kolacji. Richard pomyślał wtedy, że dziewczyna zachowuje się jak typowa nastolatka. Poza tym nie miał obiekcji, więc już w kwietniu jego syn wprowadził się do domu pani Wheat. Steven miał płacić 500 dolarów miesięcznie za wynajem pokoju. Oprócz tego musiał sprzątać w domu, dbać o zwierzęta, dwa psy i dwa koty. Zgodnie z jego słowami, w tamtym czasie relacje między matką i córką uległy poprawie. On i Tyler pomagali w sprzątaniu, weekendami gotowali, a Joan dbała o resztę rzeczy. Czasami w domu dochodziło do spięć między Joan i jej córką, ale nie dochodziło do aktów przemocy. Kobieta zazwyczaj krzyczała na córkę, że nie powinna palić papierosów i późno wracać do domu. Tymczasem romans Tyler i Stevena rozkwitał. Tyler nie miała komu zwierzać się ze wszystkiego, co działo się w jej życiu, więc myśli przelewała na papier. W tamtym okresie strony w jej pamiętniku wypełniały się opisami miłości i romantycznymi wierszami. Jeden z jej wpisów brzmiał tak: Czuję, że duszę się bez niego. Mój królu, mój panie. On nigdy by mnie nie opuścił. Nigdy. Umarłabym bez niego. On mnie trzyma, kocha i chroni. Sytuacja zaczęła zmierzać w niewłaściwym kierunku, ponieważ niedługo po tym, jak Steven wprowadził się do domu Tyler, nastolatka zaczęła zażywać nielegalne substancje, takie jak ekstazji czy kokaina. Przez to miała problemy w szkole, ponieważ opuszczała coraz więcej zajęć, jej matka o tym nie wiedziała, jej oceny również się pogorszyły. Przez zażywanie nielegalnych substancji nie potrafiła się skupić, często źle się czuła. A Steven, obawiając się tego, że Joan się o wszystkim dowie, usiłował przekonać Tyler, aby ta przestała zażywać te substancje. Jak wyjaśnił, on również to robił. Ale we wszystkim trzeba było znać umiar. Chciał jej pomóc, zresztą uczenie było jego pasją. W przyszłości planował zostać nauczycielem matematyki, więc skontaktował się z nauczycielem Tyler, który tak się składa, również uczył go w szkole średniej i zaproponował, że będzie udzielał jej korepetycja. Wieczorami pomagał swojej dziewczynie w zadaniach domowych, z czego jej matka bardzo się cieszyła. Ale ten stan rzeczy nie trwał długo, ponieważ już 13 maja stało się coś, co zaburzyło cały porządek w domu. Tamtego dnia Joan wróciła z pracy wcześniej niż planowała. Chciała zobaczyć, czy Steven i jej córka wrócili już do domu, więc weszła do pokoju Stevena. Na podłodze i na łóżku znalazła zabawki erotyczne i inne gadżety oraz narkotyki. Obecność zabawek erotycznych nie zrobiła na niej wrażenia. Pomyślała, że Steven zaprosił jakiegoś mężczyznę do domu pod jej nieobecność, ponieważ się wstydził, że jest gejem. Ale kiedy znalazła marihuanę i kokainę, zdenerwowała się. Nie chciała problemów we własnym domu i nie chciała, aby jej córka znalazła takie rzeczy, więc jeszcze tego samego dnia porozmawiała ze Stevenem. Chłopak powiedział jej, że to nie jego, on tylko przechowywał te rzeczy dla przyjaciela, a Joan mu uwierzyła. Kolejnego dnia, 14 maja, kobieta również wróciła wcześniej z pracy, co nie było planowane. I tym razem sprawdziła pokoje. Kiedy próbowała otworzyć drzwi od pokoju Stevena, natrafiła na opór. Słyszała szamotanie, więc otworzyła drzwi siłą. Steven stał przed nią jedynie w spodenkach. Joan widziała po jego wyrazie twarzy, że coś jest nie tak. Więc zajrzała do pomieszczenia obok, gdzie zamontowana była klimatyzacja. Znalazła Tyler, nagą Tyler, zakrywającą się stanikiem. Nastolatka wpadła w panikę, kiedy matka powiedziała, że Steven musi opuścić dom, a swoje rzeczy ma odebrać później. Ona i Steven obawiali się, że Joan zgłosi tę sytuację na policję, a wtedy chłopak trafiłby do więzienia. Ale Joanne chociaż była wściekła, nie chciała zrujnować życia Stevenowi. Powiedziała, że ich relacja jest nieodpowiednia ze względu na wiek jej córki. Chciała tylko, aby Tyler zerwała kontakt ze Stevenem i zapomniała o nim. Kiedy emocje nieco opadły, Joanne i Steven wybrali się na spacer. Ostatecznie to Steven był dorosły i to on musiał zdecydować, co zrobi. Kobieta przedstawiła mu dwie opcje. Jeśli nie rozstałby się z Tyler, Powiadomiłaby policję. Ale jeśli wyprowadziłby się z domu i przestał kontaktować, ten sekret nie ujrzałby światła dziennego. Steven zgodził się, że najlepiej będzie, jeśli wyprowadzi się z domu. Dlatego kolejnego dnia, 15 maja, jego przyjaciel przyjechał po niego furgonetką, aby pomóc mu przewieźć jego rzeczy. Joan poprosiła dwóch współpracowników, aby pomogli wyprowadzić Stevena, gdyby pojawiły się jakieś problemy. Mężczyźni rozmawiali ze Stevenem, powiedzieli mu, że póki co nie ma znaczenia, czy jest to miłość, czy nie, ponieważ w świetle prawa ten związek jest nielegalny. Chłopak wydawał się skruszony, za każdym razem odpowiadał Tak proszę pana, tak proszę pani i przepraszam. Parę dni później, kiedy Tyler nie wróciła wieczorem do domu, Joan pomyślała, że uciekła do Stevena i uznała, że Steven złamał obietnicę. Dlatego powiadomiła policję, że doszło do przestępstwa. Opisała, że Tyler przebywa ze Stevenem, który wykorzystywał seksualnie jej córkę. Jak się okazało, dopiero później Steven dotrzymał słowa. Od chwili wyprowadzki nie kontaktował się z Tyler. Tamtego dnia dziewczyna odwiedziła koleżankę i nie odbierała telefonów od matki, dlatego że nie miała zasięgu. Jeszcze tego samego dnia wróciła do domu, ale było już za późno. Policja skontaktowała się ze Stevenem, aby potwierdzić, czy doszło do przestępstwa. Nagranie z tej rozmowy jest dostępne w internecie, jeśli ktoś chciałby przesłuchać, to również będzie podlinkowane, ale w skrócie, kiedy Steven został zapytany przez policjanta, co go łączy z Tyler i czy doszło do jakiegoś stosunku, powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jest to nielegalne i dziewczyna jest tylko jego młodszą koleżanką, którą traktuje jak siostrę. Podobną wersję przedstawiła Tyler, kiedy została poproszona o opisanie całej sytuacji, a ponieważ Joan wcześniej przekazała policji, że doszło do takiej sytuacji, że znalazła Stevena i Tyler nago w domu, kiedy wróciła z pracy, to Tyler i Steven wspólnie wymyślili historię, a mianowicie powiedzieli, że tamtego dnia dziewczyna chciała pokazać, jak wygląda w nowych sukienkach i przebierała się przy koledze, ponieważ nie chciała, a raczej nie chciało jej się iść do Łazienki. W tej sprawie nie było zbyt wielu dowodów, była to typowa sytuacja typu słowo przeciwko słowu, więc śledztwo utknęło w martwym punkcie. Od tej pory Tyler dosłownie nienawidziła swojej matki. Miała poczucie, że została przez nią oszukana, bo chociaż Steven dotrzymał słowa, matka zgłosiła się na policję, więc uznała, że ona również złamie dane słowo, i od chwili, kiedy sprawa trafiła na policję, regularnie kontaktowała się ze Stevenem. Im bardziej Joan naciskała, tym bardziej, Tyler czuła, że musi zrobić na przekór. Na początku czerwca Joan znalazła pamiętnik, ten pamiętnik, w którym Tyler zapisywała wszystkie swoje myśli, najbardziej intymne szczegóły ze swojego życia, i wtedy Joan wyczytała, co dokładnie dziewczyna robiła ze swoim chłopakiem. A szczegółów było sporo, ponieważ Tyler opisywała z niezwykłą precyzją, w jakich pozycjach uprawiali seks, że nie stosowali żadnego zabezpieczenia i tym podobne. Poza tym znalazła zapiski świadczące o tym, że Tyler nie zamierza się wycofywać, i nawet napisała, że postanowili nazywać się narzeczonymi, ponieważ wezmą jak najszybciej ślub. Aby ta relacja była legalna. Pod spodem, Tyler napisała: Moja matka doprowadza mnie do szaleństwa. Nie mogę znieść jej towarzystwa dłużej niż pięć minut. Nienawidzę jej. Na kolejnych stronach opisywała swoje fantazje związane z wypadkiem samochodowym, jakiemu miała ulec Joan, i innymi fantazjami związanymi ze skrzywdzeniem matki. Parę dni przed tym, jak Joan odkryła pamiętnik, na początku czerwca 2009 roku, powstała historia na stronach tego pamiętnika zatytułowana przez Tyler: Zabójca i Jego Kruk. Było to opowiadanie na siedem stron, a fabuła była dosyć podobna do życia Tyler. Była to historia o czternastoletniej dziewczynie, która poznała 19 dziewiętnastoletniego chłopaka w okolicznej tawernie. Akcja była osadzona w średniowieczu. Dalej można wyczytać, że matka dziewczyny zabroniła jej widywać się z tym chłopakiem i że początkowo nie planowali się ze sobą spotykać, ponieważ widzieli siebie raczej jako brata i siostrę, ale z czasem pojawiło się między nimi uczucie. Kiedy chłopak zbliżył się do tej czternastoletniej dziewczyny, odkrył, że jej matka jest alkoholiczką, która się nad nią znęca, więc postanowił ją unicestwić. Sytuacja kulminacyjna pojawiła się w momencie, kiedy chłopak, który zamieszkał w domu tej dziewczyny wraz z jej matką, został przyłapany w sytuacji intymnej przez matkę tej dziewczyny. Pewnej nocy, kiedy matka się upiła, dziewczyna rozdrobniła zioła, które sama zebrała, następnie podała je matce, a potem wpuściła swojego chłopaka do domu, który zadał ostateczny cios, zabijając tym samym matkę. Pod koniec tej opowieści można wyczytać, że kochankowie uciekli. Wiedzieli, że to zabójstwo wyjdzie na jaw, więc razem, jak Romeo i Julia, postanowili umrzeć. Śledztwo w sprawie nielegalnych kontaktów Stevena i Tyler było nadal prowadzone, i 10 czerwca po tym, jak Joanne odkryła pamiętnik, policjant przyjechał do domu pani Wit, aby zebrać kolejne zeznania. Joan powiedziała córce, że tym razem ma być szczera. Miała powiedzieć szczerze, co stało się, kiedy przyłapała ich w domu w intymnej sytuacji, ponieważ miała dość kłamstw i zamierzała przekazać ten pamiętnik policjantom. Tyler nie zmieniła wersji wydarzeń, nadal twierdziła, że tamtego dnia przymierzała sukienki, więc Joan, tak jak obiecała, przekazała pamiętnik policji. To był dowód, który bardzo obciążał Stevena i, mając to na uwadze, para uzgodniła, że wprowadzi w życie ten plan, jaki wystąpił w opowieści zabójca i jego kruk. W głowie Tyler działało to tak, że jeśli Steven pójdzie do więzienia, to w tym samym momencie jej życie się zakończy, a bez niego nie miała po co żyć, więc planowała zakończyć swoje życie, ale jeszcze przed tym chciała wraz z chłopakiem zabić matkę. 11 czerwca, czyli dzień po tym, jak policja odwiedziła panią Wit i jej córkę w jej domu, Tyler rozmawiała ze Stevenem kilka razy. Wieczorem dała mu znać, że matka wypiła kieliszek wina, a ona, tak jak w tej opowieści, usiłowała podać jej jakąś substancję. Początkowo planowała dać jej Vicodin, czyli te silne leki przeciwbólowe w zbyt dużej dawce, ale jak odkryła buteleczka z wikodinem, była pusta, więc dała jej jakieś witaminy, które rozdrobniła i dodała do wody. Steven wkradł się do domu pani Weed po północy i już kilka godzin później Tyler i Steven byli w podróży. Chcieli jak najszybciej opuścić Eldorado Hills, a następnie skierować się w stronę San Francisco, gdzie, tak jak w opowieści, mieli odebrać sobie życie. Wspólnie. Nad ranem 12 czerwca para skierowała się w stronę domu, w którym wcześniej mieszkał Steven. To był ten dom, który jego ojciec, Richard, wystawił na sprzedaż. Jeszcze nie doszło do transakcji, więc dom stał pusty. Para wzięła prysznic, obydwoje spalili swoje ubrania w kominku, aby pozbyć się dowodów, a następnie ruszyli w stronę śródmieścia, zaparkowali przy lokalnej bibliotece i tam spali w samochodzie przez kilka godzin. Nad ranem pojechali do kawiarni, do Starbucks'a. Tam kupili kawę oraz jedzenie. W sklepie obok kupili trutkę na szczury, którą zamierzali zażyć, aby pozbawić tym samym siebie życia. Chcieli jak najszybciej pojechać do San Francisco, ale tuż przed wyjazdem uznali, że chcą spędzić ostatni dzień ze swoimi przyjaciółmi, nacieszyć się ostatnim dniem życia. Więc jeszcze tego samego dnia, czyli 12 czerwca, w piątek, pojechali do przyjaciela Stevena, Matta Widmana, który mieszkał w Folsom. Matt to był dobry przyjaciel Stevena i zarazem jego były chłopak. W czasie, kiedy Matt sprzątał dom, Tyler i Steven przefarbowali sobie włosy na czarno, aby nie zostali rozpoznani, kiedy wieść o zabójstwie ujrzy światło dzienne. Następnie cała trójka, czyli para oraz ich przyjaciel, Matt, pojechali do pustego domu wystawionego na sprzedaż i tam palili marihuanę oraz zażywali inne substancje. A po jakimś czasie Steven uznał, że najlepiej będzie, jeśli podzielą się z tym przyjacielem tym, co ich spotkało. Opowiedział całą historię z najdrobniejszymi szczegółami, a na potwierdzenie swoich słów, Pokazał mu zakrwawiony nóż, który trzymał w samochodzie. Parę minut później niespodziewanie do domu przyjechał Richard, ojciec Stevena. Więc Tyler i przyjaciel Matt wymknęli się z domu tylnym wejściem, a Steven spakował wszystkie swoje rzeczy i również poszedł do samochodu. Następnie bohater tego podcastu odwiózł swojego przyjaciela do domu. I wraz ze swoją dziewczyną skierował się w stronę San Francisco. Tego samego dnia, czyli w piątek 12 czerwca rano, szef Joan zauważył jej nieobecność. Tamtego dnia kobieta powinna była stawić się w pracy rano, a tego nie zrobiła. Nigdy wcześniej nie zdarzyła się podobna sytuacja, więc przełożony skontaktował się z rodziną kobiety i zapytał, czy coś się stało. Wtedy nie podjęto żadnych działań, minęły dwa dni. W sobotę i w niedzielę Joanne nie pracowała, i dopiero w poniedziałek 15 czerwca szef postanowił powiadomić policję, ponieważ Joanne ponownie nie pojawiła się w pracy. Tamtego dnia, kiedy jej rodzice przyjechali do Eldorado Hills, aby sprawdzić, czy coś się stało, czy na przykład Joanne miała jakiś atak w domu, zastali policję pod domem. W głównej sypialni znaleziono ciało Joanne. Okazało się, że kobieta miała ponad 20 ran kłutych na twarzy, szyi i ramionach. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią Jen podjęła próbę walki, ale sprawca był silniejszy. Zaatakował sporym nożem, ale prawdopodobnie nie był to nóż, który był używany w tym domu, ponieważ w kuchni znaleziono cały komplet. To pokrywało się z wersją, którą Steven przekazał przyjacielowi – Ponieważ powiedział, że narzędzie zbrodni pozyskał z pracy. Pracował w restauracji i stamtąd wziął największy nóż, jaki znalazł. Na miejscu zbrodni znaleziono kilka śladów, ale nie udało się odzyskać DNA, co znacznie utrudniało sprawę. Policja zabezpieczyła ślady na łóżku, w tym krwawy ślad po nożu oraz ślady krwi znajdujące się na wykładzinie oraz na łóżku. Najbardziej ironiczne w tej historii jest to, że obok łóżka, gdzie znaleziono ciało Joan, znajdowała się książka. Książka o tytule Jak wychowywać zbuntowanego nastolatka. Pomimo tego, że ciało Joan zostało znalezione parę dni po zabójstwie, sam stan ciała był dosyć dobry, ponieważ w tym czasie działała klimatyzacja, która można powiedzieć utrzymywała ciało w dobrym stanie. Z oczywistych względów to Steven i córka kobiety stali się pierwszymi podejrzanymi. Tyler nigdzie nie było. Wszystko wskazywało na to, że wyjechała z miasta tak samo jak jej chłopak. Wkrótce śledczy połączyli to ze sprawą, która została wcześniej zgłoszona na policję, czyli z wykorzystaniem seksualnym osoby poniżej 18 roku życia, a poza tym, kiedy wieść o zabójstwie Joan rozniosła się, na policję zgłosił się przyjaciel Stevena Mat Dostarczył on pudełko, w którym była kopia opowieści zabójca i jego kruk, powiedział o tym, co przekazał mojego przyjaciel, i przekazał również policji list. Był to ostatni list, który bohater tego podcastu i jego dziewczyna przekazali znajomym i w nim przyznali się do wszystkiego, co się stało. Na samym końcu napisali: Nasze dusze są skażone. Będziemy czekać na nasz los w zaświatach. Wydano list gończy i już kolejnego dnia, czyli we wtorek 16 czerwca, para została zatrzymana niedaleko centrum handlowego w San Francisco. Aresztowano ich w momencie kiedy próbowali zmienić ubrania na nowe i zmienić swój wygląd tak, aby uciec przed policją. W opłaconym pokoju hotelowym w San Francisco znaleziono ich rzeczy osobiste oraz ciasteczka, które były naszprycowane trutką na szczury. Bohaterka tego podcastu i jej chłopak zostali przewiezieni osobno na przesłuchania i Tyler podczas przesłuchania twierdziła, że nie miała pojęcia o śmierci matki. A kiedy śledczy oświadczył jej, że to prawdopodobnie ona zabiła swoją matkę, zaczęła krzyczeć jak śmiesz i skorzystała z prawa do wynajęcia adwokata. Podobnie było w przypadku Stevena. Steven również twierdził, że nie miał o niczym pojęcia. Ponadto powiedział, że martwi się, jak na te informacje zareaguje Tyler, ale już po dłuższej rozmowie przyznał się do tego, że to on zabił Joanne. Paręnaście godzin później, kiedy jego rodzice pojawili się na komisariacie w towarzystwie adwokata, usiłował wycofać swoje słowa, ale w tym przypadku nie było to już takie łatwe. Ze względu na to, że tę sprawę traktowano jako zabójstwo pierwszego stopnia czyli zabójstwo z premedytacją, Tyler, pomimo tego, że miała jedynie czternaście lat, musiała być sądzona jako osoba dorosła. Jeszcze przed zorganizowaniem procesu, dziewczyna zawarła układ z prokuraturą, w zamian za przyznanie się do winy i zeznawanie przeciwko Stevenowi, miała dostać wyrok za zabójstwo drugiego stopnia, czyli zabójstwo nieplanowane w afekcie, i miała dostać od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. W 2011 roku, prawie dwa lata po tym, jak odnaleziono ciało Joan, rozpoczął się proces. Sprawa nie była tak oczywista, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ Tyler usiłowała zrzucić całą winę na Stevena, a on usiłował zrzucić winę na swoją dziewczynę. Dowodów tak naprawdę było niewiele. Nie udało się odzyskać narzędzia zbrodni, na którym mogły być ślady DNA. A na ciele Jones znaleziono jedynie jej własne ślady DNA, świadczące o tym, że podjęła walkę i usiłowała odepchnąć sprawcę, oraz DNA, które było w tak złym stanie, że nie dało się stwierdzić, do kogo należało. Ustalono jedynie, że było to DNA należące do mężczyzny, co obciążało Stevena. Dowody poszlakowe wskazywały na to, że mózgiem całej operacji była Tyler. To ona nienawidziła swojej matki. Wielokrotnie mówiła znajomym, zresztą pisała w pamiętniku, że planuje się jej pozbyć, fantazjowała o jej śmierci, a nawet napisała opowieść o tym, jak jej matka ginie. Z tym, że w tej opowieści to sprawcą był chłopak, który zadawał ciosy. Więc to nie była kwestia tego, czy są winni, bo obydwoje przyznali się do tego, że byli na miejscu zdarzenia, ale to była kwestia tego, kto zadał cios, ponieważ ta osoba miała dostać surowszy wyrok. Tyler, powołana na świadka podczas procesu, powiedziała, że chociaż to ona planowała zadać cios, nie była w stanie tego zrobić, kiedy zobaczyła nóż. Dlatego pozwoliła, aby Steven przejął inicjatywę i po całym wydarzeniu pozbyła się dowodów. Natomiast chłopak twierdził, że kiedy przyjechał w nocy do domu Joan Witt, kobieta już nie żyła, a jego dziewczyna powiedziała mu, że postanowiła się jej pozbyć i od teraz będą wolni. Bohaterka tego podcastu została przebadana przez zespół psychiatrów i psychologów, i według niektórych jej zachowanie nosiło znamiona socjopatii. Sama Tyler podczas procesu wyznała, że cierpiała na rozszczepienie osobowości albo coś z tym związanego. Powiedziała, że istniały trzy osoby w jednym ciele to znaczy ona, Tyler. Zły demon o imieniu Tobi, który przejmował nad jej ciałem kontrolę, kiedy działy się złe rzeczy, kiedy była pod wpływem stresu, oraz Alex, czyli Anioł. Powiedziała, że w czasie zabójstwa to Tobi, czyli ten demon, przejął nad nią kontrolę i ona nie miała na to żadnego wpływu. Steven potwierdził tę wersję. Co więcej, powiedział, że już wcześniej widział przejawy, że Tobi przejmował kontrolę nad jej ciałem, kiedy się denerwowała. Psychiatrzy nie byli co do tej kwestii pewni, ponieważ twierdzili, że Tyler bardzo dobrze manipulowała innymi ludźmi, doskonale wiedziała jak to robić i Steven padł jej ofiarą. 15 czerwca 2011 roku, czyli równo dwa lata po tym jak ciało Joanne zostało odkryte, ława przysięgłych uznała Stevena Colvera za winnego. Skazano go na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. A Tyler została skazana na 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Oznaczało to, że po 15 latach mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Natomiast Steven nie. Steven miał spędzić resztę życia w więzieniu. Po ogłoszeniu wyroku mężczyzna próbował odwołać się od decyzji sądu, złożył kilka apelacji, ale jego wyrok za każdym razem był podtrzymywany. Obecnie przebywa w więzieniu w Kalifornii, tak samo jak Tyler, która będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe już w 2024 roku i będzie miała wtedy 29 lat. Dziadkowie dziewczyny nie mogli zrozumieć, dlaczego tak postąpiła, ale mimo wszystko pisali do niej w więzieniu, nadal do niej piszą, tak samo jak jej ciotka, która jest w 100% po jej stronie. Jeśli chodzi o bohaterów tego podcastu i ich związek, to zakończył się on jeszcze przed procesem i ta historia miłosna. Nie ma szczęśliwego zakończenia. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tego podcastu, i chciałabym poznać Wasze zdanie. Kto według Was był sprawcą, kto był mózgiem tej operacji? Czy na przykład Tyler powinna być traktowana, jakby popełniła zabójstwo z premedytacją, czy może ze względu na jej młody wiek należało zredukować wyrok? Także dajcie znać, co myślicie. Jak zawsze, dziękuję za przesłuchanie tego podcastu do końca. Przypominam o tym, że można zostawić łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście jest taka możliwość, wtedy dostaniecie powiadomienia o nowych podcastach i nie tylko. Ja za te wszystkie elementy dziękuję. My słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu i do usłyszenia.